Cześć widzowie, to jest powtórka całego meczyku na samolocie Fiat G55 serii 1. Leciałem wtedy z trzema chłopakami od siebie z klanu, ale nie lataliśmy jakoś mocno razem, bo każdy miał inne cele. Jeden tam miał chyba bez składa zrobić, inny bazę zniszczyć, inny tam na szturmowce polować, jakoś tak. Te cele były dość mocno rozbieżne, no ale na początku sobie pomagaliśmy. No to miłego oglądania, a jeżeli Wam się spodobało, to dajcie łapkę w górę. Na początku meczu staramy się zdobyć trochę przewagi pułapu, bo jeden z nas, zdaje się to był Szlicelo, leciał w bombowcu, a my mieliśmy za pierwsze zadanie to wyczyścić wysoki pułap, żeby on tam mógł bez problemu bazy atakować. Kontrolne zerknięcie, gdzie są chłopaki. O, jest Schnitzer w bombowcu. Kolesysa widzieliście, a teraz szukam, kto to tam jeszcze latał soft. O, tu się znalazł. No i zobaczmy, są pierwsi przeciwnicy. Hitler Bolt BF-109. No jeżeli to jest F-4, to będzie problematyczny. Do tego wsparty R-Cobrą. Jeszcze jedną King Cobrą. Dobrze, że i nasi się trochę też powspinali. To nie będzie to tak jednostronne. No dobra, na pierwsze ogień chyba pójdzie ten Soviet Bolt i BF-109, a już tam zaraz się jako następny zbliża King Cobra i Air Cobra. Colossus ma 6 działek, więc akceptuje czołówkę i zanęca mi BF-a F. A to był na szczęście BF F2. Moment pędu powoduje, że wychodzę na wektor do ataku na tą Kobrę. I szybkie rozejrzenie się w sytuacji, gdzie reszta przeciwników, ale King Cobra uciekła, a Air Cobra chyba spizgana albo uciekła też na dół. Tutaj się zastanawiałem, czy do tej King Cobry nie polecieć, ale widzę, że tam ją BF absorbuje i dobrze sobie całkiem radzi, no to nie ma takiej specjalnie potrzeby. Och, zresztą tam Glossus poleciał. No więc jak coś, to załatwi sprawę, a jak nie, to da mi czas na to, żebym zdobył pułap. A tu widzę, co to jest, P-36 zdaje się, który robi głupi manewr, bo strzela lecąc pionowo do góry i przez to traci energię. I znów po nurkowaniu mam energię, którą wykorzystuję do ataku z boku na tą Kobrę. I nie skręcam jakoś gwałtownie, wykorzystuję zdobytą prędkość, żeby się oddalać od kociołka. I dobrze czynię, bo już tam od tylca na mnie próbował Hurricane wyjść i ładnie się nastawił softemu, który niestety zmaścił epicko. No i go nie trafił. A tu się stała jakaś dziwna rzecz, że powtórkę mi cofnęło parę metrów do tyłu. No dobra, jest to na spawnem przeciwników. Niestety jest tutaj też Jak-3, który dopiero co się pojawił. Jest też i P-51. Jak-3 się trzeba koniecznie pozbyć. Dobra. Po nurkowaniu mam prędkość, więc ją wykorzystuję, aby się od zagrożenia oddalić. No i proszę bardzo, P-51 nie jest w stanie mnie dogonić, chociaż usilnie próbuje. Dobra, zyskałem nad nim przewagę pułapu, więc lot poziomuje i zaczyna wykonywać leciutką climbing spiral po to, żeby go zanęcać. Niestety bruździ mi tutaj ta P-400 Cobra. Jeszcze bombowiec SB-2C, ale teraz otwiera się okazja do zaatakowania Mustanga. Ale Mustang bardzo ładnie się wywija. To tutaj naprawdę tylko przyklasnąć. Tylko że jak się wywijał, to stracił prędkość. Co prawda ma przez chwilę okazję strzelecką, ale bez trudu mu uciekam.
tu z zanęcenia skorzystał kolega w BF-ie, no i tego Mustanga spizgał. Natomiast P400 uparcie i zażarcie koniecznie chce spizgać tą B25. Dobra, sytuacja zaczyna się rozwijać. No nie aż tak bardzo wesoło, bo się zaczynają przeciwnicy tutaj skrabać na górę i jest ich przynajmniej trzech w najbliższym sąsiedztwie, ale przynajmniej softy tutaj dolatuje do mnie, no to jakieś tam wsparcie będzie. O ile nie zlami tak jak przed chwilą. Dobra, ponieważ on zszedł na dół do ataku, to zawracam i lecę nad nim, po to, żeby w razie potrzeby spaść mu ewentualny pościg z ogona zdjąć, ale widzę, że tutaj otwiera się okazja do zaatakowania Spitfire'a. Znowu jakieś magiczne zatrzymanie się gry, ale za chwilę ruszę, bo oglądałem już tą powtórkę. No i proszę bardzo, Spitfire idealnie mi się na łuku wystawił. No dobrze, kto następny? Może B25? A nie, widzę, że Foka atakuje i to w dodatku softego, no więc mówię softemu, żeby zawrócił trochę w moją stronę łagodnym łukiem i ją tutaj zanęcał do ataku na siebie, który to atak nie ma prawa się udać. No i znowu udało się, no to w zoomie bez żadnego skręcania lewo-prawo, tylko do góry, póki nie odzyskam dość pułapu. A nawet jak już to zrobię, to staram się skręcać tylko przy użyciu steru kierunku, bo to mniej wytraca mi energii. Niecierpliwy soft już tam się, widzę, w awanturę wdaje. Zobaczymy, czy się ktoś na niego zanęcił. Chyba ten BF-109. Dobra, na mnie się zanęcił, ale ja ją ucieknę. No właśnie. Kontynuuję ten wektor lotu i to powoduje, że Kobra nie jest w stanie mnie dogonić. A softy, dzięki temu, że tego BF-a zdrapałem, miał czyste podejście do tego, żeby sobie zawrócić i na spokojnie Kobrę zaatakować, która próbowała mnie szachować. O, BF widzę, chce zemsty. No to dam mu ją, a przynajmniej złudzenie. Leciutki nurek, żeby myślał, że chce iść na czołówkę. Łagodniutka climbing spiral, spadnięcie w odpowiedniej chwili i pada frag numer 9, a to jest rzecz pieruńsko ryzykowna, na jaką sobie pozwoliłem. Mianowicie zerokowałem tak nisko na spawnie przeciwników. Gdybym leciał sam, w życiu bym się na to nie odważył, ale ponieważ mam wsparcie tego softego, no to można było zaryzykować. Tam chłopaki nisko latają, też turbowce, czy co oni tam mieli, ganiają. O, a tu kolejna Kobra, która się zanęca na softego. Ja ją nie zachodzę prosto od czoła, tylko tak z boku, po to, żeby nie dać jej szansy do wyjścia do mnie na czołówkę. Teraz co to się tam... P38 was w tego zalęciło, no to spróbuję mu pomóc. No, udało mi się. Są i kolejni adwersarze.
Soft rzucił się w pogoń za BF-em 110, leci kolejny BF 110 i co to tam P38, które chyba ma na mnie ochotę. No to proszę cię bardzo. Traci energię. Tak, traci, zdecydowanie chce. A to zamęcimy go mocniej. No i nawrót przy pomocy Hinerikomi. I łapię go w momencie, kiedy on ma niski stan energetyczny, a ja mam dość prędkości, żeby jeszcze polecieć za tym kolejnym P38. Widzę, że on odwraca się brzuchem do góry, więc ja robię to samo po to, żeby móc celownikiem za nim podążać. No, a ten się całkiem ładnie wywijał. Na szczęście nie aż tak ładnie jak tamten Mustang P51. Ale obrodziło w te Lightningi. To już chyba z piąty. No niestety, jestem za nisko, żeby mu wydać walkę. Dlatego trzeba trochę złapać pułapu i separacji od spawna przeciwników. No dobra, tyle wystarczy. Nawracam na fałszywą czołówkę. Snap rolem omijam. No i go zaraz powinienem wykręcić. No, a nie udało się, bo z okazji skorzystał softy i go spizgał. Ale softy przyciągnął innych przeciwników do spizgania, więc tam jakiś frag powinien wpaść. O, dobra. Nastawmy 410 na czołówkę, bo jak żeby inaczej. No to ominięcie. I patrzę, co robi. On koniecznie chce polecieć na softego. Softy widzi, że ja mam ładne podejście do niego z tyłu, więc też tam w żadne czołówki się nie bawi, tylko go zanęca, że niby to chce, ale ją wymija. A zaobserwowany pilot Messerschmitta 410 nie patrzy, co się zbliża do niego od tylca. I płaci za to najwyższą cenę. Hersz, no niestety, jak tylko nas zobaczył, to od razu nura w dół. No i słusznie zrobił. Tak latam nad tym spawnem. Ja to chyba miałem zadanie polować na bombowce, ale nie jestem pewien. No nieboraczek w tym Henklu 112. No dobra, ktoś tu się na lada chwila powinien pojawić. O właśnie. O, jest okazja zaatakować A20, no więc to robię. Patrzę, czy dam radę tego Hurricane'a też dziabnąć. No, udało się. No i wspinam się 90 stopni od spawna przeciwników. I póki tam nie wbiję jakieś 4,5 km, albo 5, to nawet nie zawracam, żeby nad niego wrócić. Słuszny semlo widzę zaszarżował na artylerię przeciwlotniczą przy lotnisku, no i źle się to dla niego skończyło. No i co, a teraz soft sobie fraga złapał. No i dobrze.
O, proszę, jest kolejny kandydat na fraga. Na czołówkę z P47, a nie, wyminął. Ok, skręca w lewo, więc ja, używając lotek, obracam swój samolot beczką w lewo, po to, żeby mieć lepszy wektor podejścia, który skutkuje fragiem numer 18. I czy będzie frag numer 19? Jest szansa. No i wpada. No i to już był koniec meczu, bo jednostki naziemne zostały spizgane. Mam nadzieję, że się Wam podobało i trzymajcie się do kolejnego nagrania. Cześć!